List drugi apostoła Pawła do Tymoteusza. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga, według obietnicy żywota, która jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków z czystym sumieniem, jako Ciebie bez przestanku wspominam w modlitwach swoich w nocy i we dnie. Pragnę Cię widzieć, wspominając o łzach Twoich, abym był radością napełniony, przywodząc sobie na pamięć Twoją nieobłudną wiarę, która pierwej mieszkała w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie mieszka. Dla tej przyczyny przypominam Ci, abyś wzniecał dar Boży, który w Tobie jest przez włożenie rąk moich, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i powściągliwości. Przetoż nie wstydź się świadectwa Pana naszego, ani też mnie, więźnia Jego, ale cierp wspólnie dla Ewangelii według mocy Boga, który nas zbawił i powołał powołaniem świętym, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasy wiecznymi, a teraz objawionej przez okazanie się Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który i śmierć zgładził, i żywot na jaśnię wywiódł, i nieśmiertelność przez Ewangelię, dla której jam jest postanowiony kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan. Dla tej też przyczyny cierpię to, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu zaufałem i pewny jestem, że On jest mocen zachować to, co mi powierzył aż do onego dnia. Zatrzymaj wzór zdrowych słów, któreś ode mnie słyszał, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Strzeż powierzonego dobra przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Wierz to, że mię odstąpili wszyscy, którzy są w Azji, w liczbie których jest Fygelus i Hermogenes. Niech Pan da miłosierdzie domowi Onezyfora, że mię często orzeźwiał i nie wstydził się więzów moich, ale będąc w Rzymie bardzo pilnie szukał mnie i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w on dzień, a ile mi posługiwał w Efezie, Ty wiesz lepiej. Przetoż Ty, Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a coś słyszał ode mnie przy wielu świadkach, to powiesz ludziom wiernym, którzy by zdolni byli i innych nauczać. Przetoż Ty cierp jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Żaden żołnierz nie wiąże się z prawami żywota, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. I jeżeli by też kto walczył, nie bywa uwieńczony, jeżeli nie walczył według rozkazu. Rolnik, który pracuje, powinien pierwszy korzystać z owoców. Rozważ, co mówię, a Pan niech Ci da we wszystkim zrozumienie. Pamiętaj, że Jezus Chrystus powstał z martwych, który jest z nasienia Dawidowego według Ewangelii mojej, za którą cierpię aż do więzów, jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie jest związane. Przetoż wszystko cierpię dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą wieczną. Wierna to jest mowa, albowiem jeśliśmy z Nim umarli, z Nim też żyć będziemy. Jeśli cierpimy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zapieramy, i On się nas zaprze. Jeśli my nie wierzymy, On wiernym pozostaje, zaprzeć siebie samego nie może. To przypominaj, oświadczając przed obliczem Pańskim, aby się nie wdawali w spory o słowa, co nie służy do niczego,
tylko obałamuca słuchaczy. Staraj się, abyś przedstawił się Bogu jako doświadczony robotnik, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy, a światowej próżnomówności strzeż się, albowiem jeszcze więcej postąpią w bezbożności i mowa ich jak rak szerzyć się będzie, do których należą Hymneusz i Filet, którzy od prawdy zboczyli, mówiąc, że się już stało zmartwychwstanie i obalają wiarę niektórych. A wszakże niewzruszonym stoi fundament Boży, mając tę pieczęć, zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który wymawia imię Chrystusa. A w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, a jedne ku uczciwości, drugie zaś ku zelżywości. Jeśli by tedy kto siebie samego oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i użytecznym Panu, do wszelkiej dobrej sprawy przygotowanym. Chroni się też pożądliwości młodzieńczych, a podążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Unikaj także głupich i nieumiejętnych rozpraw, wiedząc, że rodzą zwady. Ale sługa Pański nie powinien się kłócić, lecz ma być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, złych cierpliwie znoszący, który by z łagodnością nauczał przeciwników, czy też im Bóg nie dał pamiętania do poznania prawdy, aby wytrzeźwieli z sideł diabła, który ich złowił ku pełnieniu woli Jego. A to wiedz, że w ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie samolubni, chciwi, zarozumiali, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni. Wyzuci z miłości, wiarołomni, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, dobra niemiłujący, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący raczej rozkosze niż Boga, którzy mają pozór pobożności, ale się mocy jej zaparli. I tych się chroń, albowiem do nich należą ci, którzy się wciskają do domów, uprowadzają kobiety obciążone grzechami, kierowane różnymi pożądliwościami, które się zawsze uczą, a nigdy do poznania prawdy przyjść nie mogą. Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie rozumu skażonego, wiary godnej potępienia, ale nie postąpią dalej, albowiem głupstwo ich jawne będzie wszystkim, jak i z tamtymi się stało. Aleś ty poszedł za moją nauką, za sposobem życia, za przedsięwzięciem, wiarą, nieskwapliwością, miłością, cierpliwością, prześladowaniami, cierpieniami, które mię spotkały w Antiochii, w Ikonii i w Listrach, które to prześladowania zniosłem i od wszystkich wyrwał mnie Pan, ale i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą, lecz ludzie źli i zwodziciele wzrastać będą w złym, wprowadzając w błąd i błądząc sami. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się tego nauczył, i że od dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku karceniu, ku poprawie, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony. Ja tedy zaklinam przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych w przyjściu swoim i w królestwie swoim. Opowiadaj słowo, nalegaj w czas i nie w czas, karć, grom, napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką, albowiem przyjdzie czas,
gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczyciele, którzy by łechtali słuch i odwrócą słuch od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujnym we wszystkim, cierp, wykonywaj dzieło ewangelisty, spełniaj posługiwanie swoje, albowiem już mię przynoszą na ofiarę i czas mego zgonu nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Odtąd przeznaczony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi w on dzień odda Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Staraj się przyjść do mnie prędko, albowiem Demas mię opuścił, umiłowawszy ten świat, i poszedł do Tesaloniki, Crescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Sam tylko Łukasz jest ze mną, Marka weź i przyprowadź ze sobą, bo mi jest bardzo pożyteczny ku posługiwaniu, a Tychika posłałem do Efezu. Opończę, którą zostawiłem w Troadzie u Karposa, gdy przyjdziesz, przynieś z sobą i księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kotlarz wiele mi złego wyrządził. Niech mu Pan odda według uczynków jego, którego i ty się strzeż, albowiem się bardzo sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej żaden przy mnie nie stał, ale mię wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie poczytane. Ale Pan przy mnie stał i umocnił mię, aby przeze mnie zupełnie utwierdzone było opowiadanie i żeby je słyszeli wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczęki lwiej. I wyrwie mię Pan z każdej sprawy złej i zachowa do królestwa swego niebieskiego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrów Pryskę i Akwillę i dom Onezyfora. Erast został w Koryncie, a Trofima zostawiłem w Milecie chorego. Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia. Pan Jezus niech będzie z duchem twoim. Łaska Boża niech będzie z wami. Amen.